Siemanko, dzień dobry. To, co tu widzicie, to jest zakończenie z naszego tygodnia, a raczej połówki tygodnia, bo tam powiedzmy, że byliśmy tylko 3 dni. I teraz co? Przechodzimy do przodu. Będziemy teraz przy tarasie. W piątek wygląda teraz tak. Przychodzi w poniedziałek. Wygląda tak. Nie wiem. Co się oddiwaniło? Nie wiem. Przychodzi taras złożony. Po co drążyć temat taki złożony? I teraz taras jest za budynkiem, dosłownie po prawej stronie tam. Taki kropeczkę, nie wiem, czy kropeczkę, taki kawałeczek widzicie. Za budynkiem. Tam jest taras w prawo, a teraz wracamy na wjazd. I teraz będziemy tutaj robić wjazd. To wszystko tu nasypane, co jest po korytowaniu, było właśnie z tego tarasu wcześniej zbierane. Też było w poprzednim odcinku cały nadmiar, bo taras obniżaliśmy. I te 5 cm całej powierzchni tarasu trzeba było zerwać. I powiedzmy, tu są te stare jakieś podsypki, jakieś tam, wiecie, wszystko co było w tarasie, utopione, wrzucone, jakieś tam niezaczysty piasek, powiedzmy taki. I właśnie to jest to, to było wyrównane, teraz jest przeciochrane łopatą, zagęszczone, bo tu będziemy sypać beton. I teraz betonu będzie B10, około 10 cm. To mówię około, bo, o, już przyjechał betonik. Mówię około, bo czy to będzie 11, czy będzie 12, to za bardzo nie robi, bo po prostu to jest takie, wiecie, plus minus wyliczone, jak metr sześcienny na takiej całym, tak jak tutaj widzicie, ten cały pas, jak się tam rypniecie, albo wyjdzie za dużo, to nawet lepiej jak jest za dużo, niż jak jest za mało, tak? Metr na całej powierzchni to jest nie za dużo, a wiesz, że ten metr zawsze jest tutaj, w tym podjeździe, gdzie miał być. Przeciochrane. Jak czochramy? Łopatą. Ręcznie. I teraz ładnie zagęszczamy. Teraz już widać właśnie to przeciochrane nie jest za równe. Się wydaje, że nie jest takie za równe, ale jak to chodzimy, rozciągamy, to pilnujemy tego. W sensie chodzimy po tym po prostu, czochramy, wyrównujemy. To nie jest tak, że rzucicie łopatą z daleka i później po tym zagęszczarką przejdziecie. To ta zagęszczarka będzie jechała góra-dół, góra-dół, góra-dół. A tak mniej więcej macie płaską powierzchnię, przygotowaną, utwardzoną. Tamto to był poniedziałek, to jest wtorek, następny dzień. I teraz co? Od prawej do lewej, albo od lewej do prawej krawężników rozwieszamy sznurki. Spad jest w lewą stronę, 5 cm. Tam teraz co tam majstry robią? Tworzą linię do ganka. Po prostu będzie podest taki. I po prostu kąt łapią od ściany, po prostu żeby... wstawiając później te palisady, żeby one jakoś tam stały normalnie, równo w kącie, w linii, tak? To jest podsypka piaskowo-cementowa. Niewiele się różni od tego betonu, który jest pod spodem. Akurat beton nam dwóch przewoźników, dwóch producentów powiedzmy przywiozło, bo tam później na końcówkę domawialiśmy. Już był inny kolor po prostu, nie wiem, kruszywo inne, albo i piasek inny, albo i cement nawet używałem inny. Tak samo z tym piaskiem, który my robimy na podsypkę. Też jest zawsze różnica. Niektórzy uważają, że robimy na piasku, na samym piasku, a to jest piasek z cementem zmieszany. I teraz tak, rurka jest po środku ustawiona, bo łata będzie 2,5 metra prawie. Znaczy musi być 2,5 metra, bo 2-metrowa ledwo sięga, jak tak to widać. I jest dokręcona ściskami stolarskimi, zobaczcie po prawej stronie. Taka kawałek listwy nastawnej. Takie końcówki, może nie takie, ale krótsze końcówki idzie kupić normalnie w internecie, w sieci. A stopka jest końcówka regulowana i sobie regulujecie ją jak chcecie. Czy 5,5, czy 6, czy 8, czy 10, nieważne. I... ciągniecie po obrzeżu, rurka po środku i macie gotową płaszczyznę. Tu jest kostka duża, więc tak jakby jakieś tam tarka, jakieś takie małe szpory, lekko coś, to nie robi, nie? To jest akurat powiedzmy, że jeszcze dobrze. Ale jak robicie małą kostkę, to tych szporów, takich kropeczek, dziureczków nie może być, bo po prostu to powoduje jakieś tam powiedzmy zapadanie. Chodzenie po układanej kostce, po świeżo ułożonej kostce powoduje, że po prostu ona gdzieś tam się ugniata, tak? A nie liczy na to, że zawsze wam zagęszczarka to wyciągnie. Po prawej stronie był sznurek ustawiany. Tutaj prawa linia obrzeży do końca. Tu nie widzimy, tak, bo to jest z prawej. I tam jest opaska. Dlaczego jest opaska z prawej strony? Pod budynkiem to jest kostka 40 cm, ona ma szerokość, czyli opaska ma 40 cm. O, przy okazji dodam, że deszcz nas spotkał. W tym tygodniu deszcz nas w ogóle nie opuszczał z tej budowy. Czemu opaska ma 40 aż centymetrów? No bo nie mamy innej wzoru, byśmy musieli małe wyciągać, sąd, żeby mieć na przykład 20 cm, tak, wzdłuż. Za dużo kombinacji niepotrzebnych, dlatego będzie opaska 40 cm, a tylko dlatego, że z lewej strony, to co widzicie, wzdłuż ogrodzenia idzie obrzeże,
jest clean. Jest albo ogrodzenie, albo budynek. Nie jest równolegle do siebie, te linie nie są równolegle do siebie. I po prostu kostka ładnie leży przy budynku w kącie prostym, ale gdzieś musi być clean, tak? No to lepiej, żeby był pod płotem ten clean, niż pod budynkiem, tak? Chociaż w takiej kostce dużej, to tam i tak tego nie widać. Rysujemy linię, te właśnie 40 cm od ogrodzenia, bo jesteśmy jakby ciutkę bliżej, zawsze zakładamy kostkę. Możemy wyciągać każdą kostkę z osobna, rysować, mierzyć i ciąć osobno, tak? Gdzieś tu na miejscu, tak? Na miejscu cięcia. Ale prościej jest zrobić kreskę normalnie tutaj na glebie. Całą 40 właśnie przeciąć. Zobaczcie, całą linię przecięta jest. I tylko wkładacie, tutaj uzupełniacie, nic nie wyciągacie z placu, żadnych kostek. Jak macie łuki, skosy, to tak samo. Tniecie tu na miejscu, układacie jakby ciutkę więcej, żeby wiecie, te 40 cm zaszło i układamy. Szybkie pukanie, bo wiadomo, pył, to się nałaziło, pogoda widzieliście jaka, co chwilę pada. Jak spukujecie przed zagęszczarką, to musicie chwilę czekać, żeby to wsiąkło, żeby to nie było na świeżo, bo jak za dużo wody gdzieś w jedno miejsce polejecie, to wam się błoto zrobi. Kruszywo jest bezpieczniejsze, ale to kruszywo też musi być stabilne, więc to nie jest tak, że ktoś wam powie, rób na kruszywie i tyle. Ktoś ci przywiezie inne kruszywo, będzie za dużo zera, takiej mączki jakiejś tam i jest problem. I błoto wam się zrobi tak samo jak z piasku. To jest następny dzień. Nie, to jest ten sam dzień. Albo jakoś tak. Dobetonowujemy tutaj. Nie wiem czemu, ale słońce zgasło. Ale mamy swoje słońce małe. Pod halogen, nisko, tak, tak się sprawdza, tak. Nie sprawdzajcie nigdy halogenem kostki tak nisko, bo to się mija z celem. Tak się nie robi. I teraz tak. Lecimy dalej, bo to było dzień wcześniej, tamto język dobetonowany. I teraz tu musimy ten cały koniec wybetonować i wstawić obrzeża. Po prawej stronie będzie poszerzenie na furtkę. A po lewej dosłownie prosto, aż tam dojdziemy do bramy. I tak mówię, betonu minimum 10 cm na całości. 10 cm, około 7 cm do 10. To jest tak też, jak mówię, plus minus podsypki. Dlaczego aż tyle? Powinno być powiedzmy maksymalnie 5. Ale ta kostka jest na tyle duża, że po prostu ciężko jest później wyrównać, dobić. Są zęby, ona się buja, klawiszuje, się po prostu nie słucha. I tu co mogę powiedzieć o tym betonie? Jakaś kicha się trafiła, nie wiem czemu. Nie szło go po prostu zagęścić, z góry taka jakby warstewka się robiła. Cały czas była luźna, nie spajała. I nawet można było to 2-3 razy. Tu raz od razu majster zagęszczał i teraz drugi raz majster to zagęszcza, bo po prostu chciał to sprawdzić, ale co? I tak tego nie wyszło, bo jak widać teraz majster łopatą te wszystkie te zadziorki takie przyklepywał po prostu, bo to się rozjeżdżało spod zagęszczarki, jakby jakieś, nie wiem, by było za miałki piasek, coś takiego, nie? To jest następny dzień. Sypiemy podsypki piaskowo-cementowej. To jest podsypka piaskowo-cementowa. My ją mieszamy na miejscu, bobkiem. Bobek, czyli bobkat, mini ładowarka. Znaczy bobkat, typ bobkat, bo już tak się przyjęło, że to bobkat, ale to jest mini ładowarka. I co? Rurka na środku. Tutaj se majstry na początku ściągnęli tak z grubsza, żeby wiedzieć, gdzie dosypać, bo po prostu jak ktoś nie ogarnia powierzchni 2 metry w lewo, w prawo, żeby łopatą to wyrównać, to sobie przeciągasz lekko listwą, łatą tą, którą będzie ściągana i wiesz, gdzie dosypać, gdzie zdrapać i po prostu, no, sobie powiedzmy, że sobie ułatwiasz. Bo jak nie potrafisz łopatą zrobić, no to sobie ułatwisz ten sposób, żeby tam nie boksować z tym cały dzień. Nasypane podsypki, wstawiona rurka na środku, zagęszczone, zgrabione po to właśnie, żeby ściągając się ta dosypana podsypka się nie ślizgała po tym zagęszczonym, bo ten piasek jest naprawdę bardzo taki, powiedzmy, tłusty, wilgotny i robi się taka bardzo śliska powierzchnia i jak dosypujesz później pod łatę, to się z tym nie łączy. Układamy tam po prostu od ganku, tak jak wczoraj skończyliśmy, bo wczoraj jechaliśmy do ganku, ganek był wczoraj zbudowany i teraz od ganku w tę stronę. Po prawej stronie widzimy ten klin, ten skos, tu dokładamy kawałek dalej niż potrzebujemy, bo potrzebujemy 40 cm. Teraz mierzymy. Tu 40 odmierzamy sobie, tam 40, sznurek przytrzymujemy, bierzemy liniał, poziomnica, łata, cokolwiek i po prostu rysujemy krechę. Pod zakrywamy plandeką. Widzicie, jak się kurzy. To oczywiście zejdzie, więc ale im mniej się okurzy, tak, tym mniej mamy do sprzątania, więc plandekę wyczepiecie, zalejecie wodą, powiesicie na noc, ona się ścieknie i jest dalej do użytku, tak?
tu trzeba się trochę śpieszyć, bo jak znowu popaduje, to tej linii słabo widać, a niektóre kostki, które są mokre, już wilgotne, bo już wcześniej padało na nie, to po prostu ten pisak się nie trzyma za długo. Trzyma się, ale bardzo krótko, powiedzmy. To jest ten sam dzień, postanowiliśmy dalej przeciągnąć, jeszcze kawałek. To jest próbne właśnie to głaskanie tego plantu, bo teraz widzicie, z prawej strony było przeciągnięte, wiesz, ile masz dosypać. Jak ktoś okiem tak nie ogarnie, to po prostu sobie łatą tak na szybko ściągnie. To jest, powiedzmy, taka nowa metoda, bo po prostu nie szło wytłumaczyć, jak to zrobić, żeby było dobrze, żeby nasypać ciutkie więcej, nie za dużo, nie za mało. Po prostu mówię, weź się sobie łatę, przeciągnij sobie próbnie i będziesz widział, czy masz dosypać, czy zdrapać i wszystko widać. Z lewej strony opaska, bo tam przy budynku nic nie tniemy, lecimy w kącie prostym od właśnie budynku, przy tarasie aż do obrzeża z lewej strony, który tam widzimy, i to idzie aż tam do poszerzenia do furtki. I co? I tu się okazuje, że jeszcze o 3 metry przesuniemy. Nie wiem, chyba skład się powiększył, więc o te 3 metry możemy się jeszcze przesunąć. Jeszcze przesunąć, tam nie wiem, czy ten majster rysował tą linię, czy nie. Nasypujemy podsypki, rurka jest po środku. Zagęszczamy, grabimy. Właśnie, żeby teraz ściągając, żeby to świeże dosypane ładnie tak się, wiecie, się ściągało, a nie się ślizgało. I mamy gładką powierzchnię. Spad jest cały czas w prawą stronę. Jak przed chwilą, jak wtedy mówiłem na początku, było w lewą, albo bo byliśmy z tamtej strony, a teraz jesteśmy z tej strony. W prawo spad. I robimy krechę. 40 cm od płotu, można powiedzieć. Od obrzeża, tak? Bo jest obrzeże jest przy płocie. I tniemy tutaj, po prostu wszystkie mamy je w jednym ciągu, mamy jedną kreskę, a tak jakbyście wyciągali kostki, każdą z osobna, albo jakbyście tu narysowali te kostki, to już macie plus, bo jest narysowana każda tak samo, tak? Nie ma możliwości pomyłki, że się ktoś bujnął o grubość pisaka, mierząc każdą z osobna. Ale też bez sensu jest wyciągać ją teraz i ciąć ją, kurczę, wiecie, gdzie indziej, bo tak samo wejście szlifierką, tarczą w kostkę też powoduje, że co chwilę, wiecie, inaczej to wychodzi, tak? I takie małe zęby wychodzą. Nie wiem, kiedy się chciało każdą z osobna i ta kostka była mała, tak że szło ją w rękę złapać, typu Nostalid, i wychodziło to elegancko. I mam tam masę kiedyś gdzieś tam zdjęć porobiłem i jest tego naprawdę zadziwiająco ładnie to wychodzi. Każda z osobna jest cięta, każda z osobna jest narysowana i każda pasuje. Nie trzeba nic poprawiać. Wtorek deszcz. W środę deszcz. W czwartek, czyli dzisiaj, deszcz. Dobra, coś mamy. I to piątek. Do bramy, tam jest poszerzenie. I co? Tu jest taki pasek z kostki. To wywalamy, tu jest obrzeże. I tu jest pasek z kostki, to jest ten stalit. To wypieprzamy, ale zostaje obrzeże. I to wypełniamy tą kostką. Czyli tu dochodzimy i lekkie przełamanie. Deszczowy czwartunio, zapraszam na piątkowy, też deszczowy dzionek. Jest piątek. Chwilowo nie pada, lekko mgliście. Tam w jakiś dzień było nawet minus 2, nie, teraz nie pamiętam, może w czwartek, może to było w środę. Tutaj, no i to wygląda jak piasek, ale to jest podsypka piaskowo-cementowa. Po lewej stronie była hałda, tam widzieliście, majster mieszał. No, nie da się ukryć, o teraz tam coś tam buja się tym bobem. I to jest podsypka piaskowo-cementowa, no 4 worki cementu i mamy 2 łyżki takie. 0,3 metra wychodzi z 2 worków. A 0,6 z 4 worków. I widzieliście, nasypane, wstawiona rurka, zagęszczone, zgrabione i teraz ładnie ściągamy do gładkiego. I teraz zwracamy szczególną uwagę, bo to jest łączenie starej z nową. Musi być równo, delikatnie. Tu przed zagęszczeniem nie musi być super wysoko, bo ta kostka jest duża i ona dużo wam nie zejdzie. Tym bardziej w środku, w placu. Możecie ją dobić, dopracować ją przy rancie, bo przy rancie po prostu jest łatwiej, bo zagęszczarką jakby wciskacie tylko tą jedyną kostkę, którą chcecie i jakby wysuwacie zagęszczarkę, tak? Czyli ona ma większą moc na rancie i tylko wtedy ją bardziej dociśniecie niż taką w placu. A nie idzie tej kostki dużą zagęszczarką wcisnąć, bo po prostu ona się zbuntuje i się po prostu pokruszy, się połamie. A to jest kostka z Kamala, to nie jest Multicomplex z Polbruku, nie pamiętam nazwy. I co? I ona po prostu u nas jakby 2, może 3 sztuki jak na razie. Do bramy, jak dojechaliśmy, pękły. Na całą budowę, 3 sztuki. Z 2 może znaleźliśmy gdzieś tam jakieś takie, wiecie, z wadą fabryczną, z dziurką.
A tak to całkiem spoko. Czuć, że jest twardsza przy cięciu. Tutaj majster narysował ładnie sobie znowu ciągłość, linię. I będzie, aha, tam też skos i tam tak samo tnie, żeby teraz wyjąć te docinki i włożyć całą 40. Bo tam tym bardziej jak bierzecie skos jakiś, tak? Takie duże, no to wam samo wejście tarczą w kolejną docinkę, nie wiecie czy idealnie traficie. Lekko tu wam się wydaje, że tniecie zawsze po pisaku, a później układacie i takie małe ząbki wychodzą. Make ucięte, sprzątanie z grubsza, żeby... Ważne, żeby to jest zamieść to grubsze, żeby to się nie nosiło. I tak to jest taka pogoda, że tu i tak to się utegowało wszystko. Ale to w tego samego dnia, za chwilę idzie to łatwo zmyć. Tak teraz majstry posypali piaskiem przed zagęszczeniem jeszcze, żeby tego syfu nie wcierać, nie wmasowywać w kostkę. Piaseczek przeczochrane. Tu był ścięty film, ale trzeba było chwilę odczekać, żeby ta woda, tak mówiłem, wchłonęła. Żeby od razu na gotowo z tą wodą nie wchodzić. Po prostu będzie błoto. I tu się przyjrzyjcie, bo będziemy kończyć. To jest piąteczek. Tu się też nie udało skończyć, bo tu jeszcze przed bramem musimy wyjść, chodnik i te dwa wejścia złożyć. I zagęszczone. Piąteczek kończymy. Dobra. Dzisiaj odtąd, gdzieś, odtąd do bramy. Czemu to jest taki zygzak, taka opaska? Bo ona tu też jest. A dlaczego tutaj jest? Bo tu jest kos. Tam jest mniej. Tu jest więcej. Tu jest kos, ucieka w tamtą stronę. Nie. Tam ucieka w prawo. Czyli tam byśmy mieli z 15 cm szczeliny, a tu byśmy mieli z 5 cm. Pani nie chciała, chciała równo z płotem, dlatego jest clean. Żeby nie ciąć każdej z osobna, wiecie, takich zębów, nie robić. Znaczy zębów. No dzięki po prostu ze skosa. Jest opaska, dlatego wylądowała z drugiej strony paska. Jest po dwustronna paska. I dlatego też tam, a nie inaczej. A nie tak, a nie inaczej. Dobra. Tam jeszcze został wejście. Ganek. I z drugiej strony ganek jest taki sam. No nie było kiedy, zawsze wiecie, te małe kawałki zostawia się. Idzie się z placem. To jest pogoda, to ludzie. I doszło tutaj. Tu. I tu chodnik. Dobra, w piątek zamykam furtkę. Widzimy się w poniedziałek. No tak, tak było właśnie, jak majster mówi. Ekipa zmieniała się, dwóch tego dnia nie było, dwóch następnego dnia nie było. I tak się wymieniali parami. Codziennie wracaliśmy, no praktycznie codziennie, no. Wyglądała pogoda tak. Dlatego może to tak, wiecie, bo to już powinniśmy dawno skończyć. No ale co zrobisz, jak nic zrobisz. A to jest okrąg, w którym działamy. Fajnie, że byliście, dzięki za uwagę, my tam będziemy po weekendzie to kończyć jakoś. Poniedziałek, wtorek może. Na razie.